Dzisiaj 24 grudnia. Cóż zatem może być bohaterem dzisiejszego odcinka? Oczywiście opłatek. I oczywiście dzisiaj powinienem, łamiąc biały chleb, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Ale korzystając z zasobów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, postanowiłem przynieść dzisiaj ze sobą inny obiekt. Proszę się nie obawiać, to nie jest nic groźnego. To jest właśnie datowana na XVII wiek forma do wypiekania opłatków. Szklanka wody, łyżka mąki wymieszane razem, wylewane na posmarowaną tłuszczem rozgrzaną powierzchnię, wsadzana następnie do pieca i w odpowiednim czasie wyciągnięta, tworzyła właśnie opłatek z rytymi tutaj scenami religijnymi. W wielu klasztorach, w wielu kościołach, ale także w wielu domach znajdowały się takie urządzenia, które służyły do produkcji komunikantów, do produkcji hostii, ale oczywiście w okresie Bożego Narodzenia przede wszystkim do produkcji opłatków, które do dnia dzisiejszego muszą być w każdym domu, a sposób produkcji opłatków niewiele różni się od tego, jaki przed chwilą opisałem. Forma do wypiekania opłatków to nie jest jedyny obiekt z kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którego tradycja i historia wiąże się z tradycją Bożego Narodzenia. Przechowujemy także drobne ozdoby choinkowe, pajączki, girlandy, które zdobiły kiedyś mieszczańskie domy. Mają dzisiaj 50, 100 i 150 lat. Stary niemiecki zwyczaj, który w XIX wieku przyszedł do Polski, nakazuje nam do dnia dzisiejszego zdobić drzewko, choinkę. Trzymając zatem w ręce ten śliczny pajączek, w imieniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze na te najpiękniejsze polskie święta.